Tu pojawia się pewien zasadniczy problem, bo to, co sobie gdzieś tam wypisałem i o co chciałem pytać, to w większości jego ekscelencja zdążył to już poruszyć, co jest jakby naturalne przy tak kompleksowej wypowiedzi. To ja może tylko jeszcze też bym chciał dopytać o ten estoński cud gospodarczy, tak? Czyli jak wyglądała droga Estonii po 1991 roku, że stała się ona państwem i zarówno gospodarczo bardzo dobrze sobie radzącym, jak i pod względem tym informatycznym, czyli wręcz e-państwem. I co możemy, jakie być może wnioski, czy pewne rozwiązania powinniśmy wprowadzać w Polsce. Oczywiście Estonia, tak jak pan ambasador stwierdził, to jest mały kraj. My już trudno postrzegać Polskę w kategorii małego kraju. Natomiast zapewne znaczna część tych rozwiązań, albo być może ich część, mogłaby zostać u nas wprowadzona. Tak, dziękuję. Ja bym tu trzy elementy wymienił. Po pierwsze, myślę, że państwo estońskie, co tak naprawdę paradoksalnie nie jest takie proste, ale postawiło sobie bardzo jasne, długofalowe cele na początku lat 90., bo to nie tylko te cele, które my mieliśmy, chcieli zrealizować, a więc w pierwszej kolejności wyprowadzenie wojsk sowieckich z granic państwa, tak, co zajęło kilka lat. Po drugie, członkostwo w NATO i strukturach euroatlantyckich, podobnie jak Polska, co zajęło kilkanaście lat. Tak? Ale też państwo estońskie miało pomysł na siebie i właściwie jest jednym z nielicznych, które taki pomysł miało i zrealizowało. To znaczy miało pomysł, żeby stać się państwem innowacyjnym. Jest taka anegdota, ona jest oparta na faktach, tak? Związana z tym, że Estończycy pojechali do siedziby IBM-u na początku lat 90. z pomysłem: my chcemy wyprzedzić innych, my chcemy być innowacyjni, my chcemy ucyfryzować kraj jak najszybciej. Pomóżcie nam. Ale mamy tylko 2 miliony dolarów. A to jest historia, którą mi opowiedziano w Ministerstwie Spraw Społecznych. A więc w IBM-ie, w siedzibie IBM-u powiedziano tak: my moglibyśmy zbudować cyfrowe państwo w Estonii za 200 milionów dolarów. Moglibyśmy wam pokazać, jak to się robi za 20 milionów. Natomiast za 2 miliony to możemy wam ewentualnie cokolwiek opowiedzieć o tym, w jakim kierunku można by pójść. I nie zrażając się, Estończycy podjęli działania, tak? Bardzo systematyczne i pomogła im to, o czym mówiłem, ta solidność tego narodu, ta nordyckość, ta gotowość do tego, że w systematyczności widzimy te cele długofalowe i je realizujemy, tak? Co być może nie jest najmocniejszą częścią wielu narodów na zachód, tak? A więc gotowość do tego, żeby ten cel realizować, stworzyć program pracy, podzielić to i przy tych bardzo ograniczonych zasobach podjąć te działania. A więc to po pierwsze. Po drugie, i tutaj akurat skala tego państwa im w tym bardzo pomogła, bo ja to pytanie zadawałem wielokrotnie, na czym polega cud gospodarczy. I tak naprawdę odpowiedź taką jedną, którą otrzymywałem, to była taka odpowiedź: jest nas mało i my się wszyscy znamy. Przepływ informacji między nami jest ograniczony. My wiemy to samo. Ja mogę panu powiedzieć, że kiedy rozmawiałem na temat sprawy X politycznej czy wagi ciężkiej, to ja tę samą odpowiedź słyszałem u urzędnika A, urzędnika B i urzędnika C. Przepływ informacji między nimi jest niemal optymalny. No może nie jest optymalny, bo nie może być, ale niemal optymalny. Oni wiedzą to samo, komunikują się w ten sam sposób i znają się, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o komunikację między sektorem publicznym a sektorem prywatnym. I przede wszystkim, to jest kluczowe, są zdolni do szybkich nowelizacji przepisów, bo to jest tak naprawdę kwestia kluczowa. Tam nie ma większego IQ niż w Polsce czy w innych państwach, ale jest zdolność do przygotowywania norm prawnych i naprawiania tych norm na podstawie tych doświadczeń, które mamy, na podstawie kontaktów między sektorem prywatnym a sektorem publicznym, czyli ludzie ze sobą rozmawiają,
i próbują te błędy naprawiać, eliminować i wprowadzać to w życie. Kilka przykładów. Po pierwsze 2007 rok. Nagle się okazało, że Estończycy są zaatakowani cybernetycznie przez Rosjan. I szybkie wprowadzenie odporności tego państwa w tym obszarze było właśnie oparte na kontaktach. Okazało się, że część ludzi skończyła w tym samym roku te same uczelnie. Tam są tylko trzy dobre, bardzo dobre uczelnie. Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet w Tallinie i Politechnika Tallińska. I nagle między sobą rozmawiają, doprowadzają do określonych rozwiązań i wprowadzają je w życie. Drugi przykład przepisów prawa, które pozwalają na przykład na szybkie cyfrowienie tego kraju, to gdyby pan pojechał do Tallina, może pana koledzy to widzieli, jak byli niedawno. Mianowicie widzimy bezpilotowe autobusy, czy widzimy na przykład takie paczkę takich kurierów, takie małe samochodziki, które są tak naprawdę kurierami, które podróżują właśnie po ulicach. Estończycy wprowadzili specjalne przepisy do prawa drogowego, które umożliwiają obecność, czyli wprowadzenie tych autonomicznych, bezpilotowych kurierów do działania. A więc ta wąskość tych elit, współpraca tego sektora publicznego, prywatnego i adaptacja tych przepisów zaliczyłbym do kategorii drugiej. Ale tutaj, do tego elementu drugiego, ale tu bym chciał jedną rzecz podkreślić, bo to widziałem kilka miesięcy temu, kiedy organizowaliśmy misję telemedyczną. To była pierwsza w historii, nie tylko w Estonii, w ogóle misja polskich spółek telemedycznych. I organizowaliśmy ją z myślą trochę, żeby pokazać, jak administracja estońska funkcjonuje, jak ewaluuje wnioski, jak szybko to może działać i tak dalej, i tak dalej. A nagle się okazało, że to polskie firmy, polskie spółki wykonały nieprawdopodobny wręcz skok. Zaczęły opowiadać o własnych urządzeniach, które przez ostatnie kilka lat prowadziły w życie. I nagle się okazuje, że ta Estonia, ona nie jest w stanie po prostu ze swoją siłą kraju konkurować z takim państwem jak Polska, jeżeli tylko ta gospodarka, te spółki będą się rozwijały. A więc tutaj bym zakończył odpowiedź na pana pytanie w ten sposób, że myślę, że trochę ten okres takiego zachłyśnięcia się, a może nie zachłyśnięcia, ale w każdym razie widzenia przewag konkurencyjnych w obszarze cyfrowym czy innowacyjnym Estonii, on się trochę kończy z naszego punktu widzenia. Dodałbym jeszcze oczywiście to, o czym się w Polsce mówi, a więc uproszczenia podatkowe, pewność prawa, stosowanie przepisów, brak prawa powielaczowego i tak dalej, ale też już te przepisy podatkowe, one były jakoś czas temu wprowadzone, więc też trzeba je w Estonii nowelizować i też te rozwiązania cyfrowe, choćby jeżeli porównamy na przykład to, co Ukraina i Ukraińcy stosują teraz, jakie aplikacje, to ta Estonia trochę jest jednak, wymagałaby tutaj też zmian. To jeszcze jedno pytanie tym razem o społeczeństwo, bo pan, jego ekscelencja wspominał o tej dosyć sporej mniejszości rosyjskojęzycznej. No i chciałem zapytać jakby wprost o stosunek państwa, generalnie społeczeństwa i w tym także tej mniejszości do agresji rosyjskiej na Ukrainę. Są oczywiście badania, analizy prowadzone przez struktury państwa w Estonii. My o tym też rozmawiamy, może w mniej upublicznionym forum. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że te szacunki lojalności do państwa, te dane, które są, mogą nam podpowiadać, że około 20% z tej mniejszości rosyjskojęzycznej ono jest za Putinem. I tutaj tak naprawdę działania kontrdezinformacyjne nie mają, mówiąc wprost, sensu. Tych ludzi się nie da zmienić. To są homo sovieticus. To są ludzie, którzy potrafią łączyć rzeczy, które są niepołączalne. Podam przykład. Bo mamy połowa księży Kościoła rzymskokatolickiego, który jest niezwykle mały w Estonii, ale połowa tych księży jest z Polski. Dwóch z nich pracuje w Wirunie Wschodniej, w prowincji przy granicy z Federacją Rosyjską. I
Opowiadają nam, że parafianki, które przychodzą do kościoła, przyjmują komunię świętą. Połowa z tych parafianek jest za Putinem, tak? To są rzeczy, które ludzkim umysłem nie da się zrozumieć i pojąć. I w tym sensie ta propaganda, to rozumienie Rosji, rozumienie tego sojuszu rosyjskiego, tronu z ołtarzem, czyli Cyryl, władza, Kreml, Kościół prawosławny, patriarchat moskiewski i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że te 20% ona absolutnie nie widzi tego, co widzi każdy obiektywnie, prawda? Jest dalsze 20% około, które się waha, tak? To są ludzie, których zdanie może być w pewnym sensie, może zależeć od sytuacji na polu walki. Tak? W sytuacji, w której gdyby, miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, ale gdyby się okazało, że ta kolejna kontrofensywa ze strony rosyjskiej przynosiła jakieś sukcesy, to myślę, że tutaj tych osób bez stron, które zmieniają trochę zdania na niekorzyść świata zachodniego i prawdy, mówiąc wprost, to się zmienia. I w drugą stronę to samo. Tak? Także jest to problem, z którego państwo estońskie zdaje sobie sprawę, więc jest sporo rozmów, jest sporo bezpośrednich wizyt, nie tylko państwo, ale też ambasady na przykład. My również jako polska ambasada mieliśmy rozmowy z mieszkańcami Narwy, Kohtla, Jarwy. No ale tak jak powiedziałem, te 20% to jest homo sovieticus i tutaj tej zmiany nie będzie, więc to jest potencjalne ryzyko. To przechodząc jeszcze do ostatniej takiej kwestii społecznej, panuje takie przekonanie, że chyba Estończycy są, zresztą tak pan również wspominał, introwertykami. Tak? Też odwdzięczając się dowcipem, przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem, że introwertyk od ekstrawertyka w Estonii różni się tym, że introwertyk w rozmowie patrzy na swoje buty, a ekstrawertyk na buty rozmówcy. Tak. I chciałbym się dowiedzieć, jak właśnie są tacy Estończycy w takim życiu codziennym, oprócz tego, co pan też mówił o tej takiej systematyczności i tego, co niejako sami są reprezentują. Tak, to trudno dotrzeć tak personalnie do Estończyka. No, to są jednak inni ludzie niż my. I te kontakty są jednak nacechowane pewnym dystansem. To jednak wymaga czasu, żeby się do nich zbliżyć. To oczywiście są ludzie, którzy rozumieją. Nie było łatwo, bo ja byłem przedstawicielem ambasady państwa polskiego, a więc duże zaufanie ze strony Estończyków, duża otwartość na, właściwie pełna otwartość na dzielenie się informacjami, przedstawianie stanowisk. Bo tej dyplomacji, tak mówiąc wprost, to bardzo dużo nie ma, w tym sensie, że informacje są przedstawiane właśnie w sposób jednoznaczny i tak dalej. Natomiast dochodzenie do tego, powiedziałbym, poziomu czy bliskich kontaktów wymaga czasu. To na początku jest kontakt mailowy, dopiero potem kontakt telefoniczny. Kontakt bezpośrednie są jednak ograniczane. A zbliżenie już na taki poziom przyjacielski jest praktycznie niemożliwe. Tak? To jest jednak inna kultura. My home is my castle. I to, żeby tak uświadomić, wydaje mi się, warto, można spojrzeć na taki oto przykład. Estończycy są jednymi z największych donorów pomocy dla Ukrainy. Bez wątpienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę PKB, czy per capita, tak, te wskaźniki, to w przypadku pomocy wojskowej są nawet na pierwszym miejscu, a na pewno byli na pierwszym miejscu. Ale jednego nie potrafią zrozumieć, jak Polacy byli otwarci na to, żeby przyjmować Ukraińców do własnego domu. Jak byli gotowi, żeby się oddać bezinteresownie, widząc potrzebie tych ludzi, tak? Bo oczywiście Estończycy pomagają, są specjalne hostele, nawet miejsca takie jak statki cumujące, tam są te miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale skala, rozumienie tej skali, którą Polska, Polacy
polskie rodziny zaoferowały w chwili problemu Ukraińcom, przyjmując ich do domu, w różny sposób im pomagając, wspierając, to jest coś, co jest trudne do zrozumienia dla ludzi właśnie o tej takim introwertycznym charakterze i rozumieniu swojego domu jako twierdzy takiej, do którego tak naprawdę nikt nie powinien mieć dostępu. Jednocześnie rozumienie, że trzeba Ukrainie pomagać i oni bardzo pomagają. Także są to oczywiście różnice, ale absolutnie chciałbym zachęcać do kontaktów ze Estończykami, bo to są jednak mimo wszystko w stosunku do Finów południowcy, tak? I trochę tu jest łatwiej, a przede wszystkim może łatwiej ich poznać w tym okresie wiosenno-letnim, kiedy są bardziej otwarci na świat, na pogodę, kiedy tych nocy właściwie nie ma, kiedy cieszą się pogodą na swoich wyspach, bo wtedy są Estończycy o jasnej stronie mocy i takich zapamiętam i takich będę pamiętał, takich jako ludzi otwartych, spokojnych i mimo wszystko otwartych, spokojnych i postrzegających Polskę i Polaków jako przyjaciół. To już kończąc, ostatnie pytanie, to co pana ambasadora w Estonii zachwyciło? Dlaczego warto wybrać się do Estonii? Zachwyciło mnie dużo rzeczy, tak? Znaczy, ja powiem tak, może inaczej. To jest ten okres 5 lat, był bardzo dobrym okresem w moim życiu i nawet pogoda nie była zła. Jedyna rzecz, przed którą tak naprawdę ludzie trochę mi opowiadali, może nie przestrzegali, ale mówili mi, że jest specyficzna i trzeba się do tego przyzwyczaić, to jest pogoda, ale ta pogoda też jest dobra i generalnie w sytuacji szczególnie zmian klimatycznych cieszyłem się latem, które ma temperaturę bez przekroczenia 30 stopni i taką otwartością, różnorodnością. Na to zwróciłbym też uwagę. Ponad 2000 wysp, niska gęstość zaludnienia, bardzo dobra infrastruktura, bardzo duża, w sensie również fizycznym, infrastruktura, z której można korzystać, bardzo dobre miejsca i taka dostępność, i mimo ich introwertycznego charakteru, również ich dostępność. Także właściwie same plusy, bo to nie tylko ludzie, ale także przyroda, także ciekawa kultura, takie zderzenie jednak z różnymi miejscami. Tallinn, hanseatyckie miasto, olbrzymiej tradycja. Z drugiej strony można pojechać do Narwy, gdzie jest to miasto sowieckie, tak, całkowicie zniszczone w 1944 roku i odbudowane na wzór miast sowieckich. I jeszcze jedna rzecz, no świadomość tego, że tutaj kiedyś była Polska. Także powodów do może zachwytu to zbyt duże, zbyt mocne słowo, ale powodów do takich pozytywnych odbiorów tego państwa jest bardzo dużo. I naprawdę myślę, że każdy z innej perspektywy może znaleźć coś innego. Dobrze, dziękuję bardzo. Osobiście mnie Tallinn się bardziej podoba niż Ryga, stąd też było moje takie pytanie. Bardzo dziękuję, że pan znalazł czas. Moim, a przede wszystkim państwa gościem był pan Grzegorz Kozłowski, ambasador, były już ambasador Polski w Republice Estonii. Bardzo dziękuję. Dziękuję, ajte. Ajte.